Siemano, tu Bruder Fanantyk i tata, tam jest Santoś. Kolejny zakup tutaj, patrzcie. Super cena, 79 zł. Taka oto przyczepa z dwoma Big Bagami na pace. Tak więc otwieramy, spróbujemy tutaj, najpierw jeszcze pudełko może zobaczymy. Tutaj to jest z firmy Keen, ale jako Britain's Big Farm, nie? Czyli patrzcie, jest tutaj ten Caterpillar, jest ten New Holland, Gator, tam przyczepa, tutaj jeszcze taki podajnik. O, i to tutaj powinno wejść. Tutaj patrzcie, jak tutaj jest zamontowane na zaczep, nie? Tak powinno, a więc wyglądać. Dobra, Antoś, daj nożyczki, spróbujemy to tutaj otworzyć. Jak możesz. O, patrzcie, chciał sobie uciąć coś. Chyba palce. Dobra. Już to tutaj troszeczkę otworzyłem. Oj, przepraszam, nie chciałem. Chcę to otworzyć. Kurczę, przepraszam, synku. Muszę tutaj chyba znowu się posiłkować moimi dłońmi. Uwaga. A więc tak to wygląda. Co? Cztery liny do przecięcia. Cztery? No tutaj dwie. Jedna, druga. I tu trzecia, czwarta. W tym momencie odczepiamy naczepę. Kurde, nie z tej strony tu się kurwamy. A, patrzcie, to było za oś zaczepione. Jedna. I z drugiej strony będzie tak samo. Chyba. O, widzicie? Po prostu za osie są poupychane. Tutaj jeszcze możemy to przeciąć, synuś. Masz to, poprzecinaj to. Poprzecinaj to. No dobra. Tutaj możesz przeciąć. O ja! Baloty tutaj spadły. No I taka oto tutaj mamy taką teraz lawetę w naszej kolekcji. Czegoś takiego to jeszcze powiem wam, że nie mieliśmy. Tata, myślisz, że... Tutaj jakieś... A, to się tutaj robi chyba. Tatu. Takie siłowniki, że one mogą być tu. Dobra. Że one trzymają wtedy. Jeśli przypina, nie tą stroną, jeśli przypina albo odpina i jak je zapniesz, to wtedy masz na przykład zabezpieczone to, że to się tutaj nie otworzy teraz, nie? Te najazdy. Dobra, teraz słuchajcie, kwestia zaczepu. Co to jest? No to trzeba przeciąć i zobaczymy, jaki zaczep można tutaj użyć, żeby go wtedy użyć do, na przykład do brudera. Okej. Okay. Jakiś taki mamy cienki i większy. Słuchajcie, podaj 60, jak możesz. Do mnie, tutaj na górę. Wiesz, jak to sprawdzimy, Antosiu? Nie będziemy go na razie zaczepiać. Tylko patrzcie, no jakbyś to zaczepił 60 do 60. No tak nie wejdzie, nie? A ten? Patrzcie, to jest taka mniejsza dziura, nie? Też ciężko. A tak do góry nogami? O, to będzie taka trochę luźna. O, takie zaczepienie, luźne. Ale przynajmniej, wiesz, nie chcę też tak na siłę wkładać go, kurde, bo boję się, żeby się nie uszkodził. Czyli zrób tak, żeby gruby koniec był na dole. Znaczy, ta duża dziura była od dołu. Tutaj trzeba to włożyć, halo. O, patrzcie, on to żeby się udało. I ten jeszcze z góry się da? Czy co to, o co tu chodzi? One są chyba dwa takie, nie, tego już nie. To możesz odłożyć na bok. Dobra, odpalaj tą 60.
Kurde, ile tutaj tych pudeł jest, co? Mhm. Już patrzcie, Antoś, odpala 60. I na przykład zaczepimy. Okej, okay, mamy. Stop. Tego dajemy niby, że do naprawy. Patrzcie. I 60 wiezie lawetą do naprawy. Patrz, to jest fajne, że to jest. No właśnie, i widzisz, że teraz tu jest takie zabezpieczenie, że to ci się teraz nie otworzy. Zaczep musisz zaczepić, bo ci się tam podniósł trochę. Bo teraz on się, jego by trzeba było dać na przód, to wtedy by dociążył jej tył, tej 60. W ogóle takie kliny by trzeba było tutaj takie dać zabezpieczające. Nie, Anti? O kurde, aż jej tam... A weź go odwróć i spróbuj tutaj do mnie, w moją stronę. A mogę teraz bezwzględnie? O tak zrobimy, patrzcie, ostrożnie. Nie chcemy tutaj nic uszkodzić. Oj, ale mi się... O! Zrobimy tak, założymy tutaj tak ostrożnie. Na przykład z żądirem. Antoś, tam jeszcze zabezpieczenie. Dobra, daj do tyłu. No. Tata, a się podnoszą dwa koła. Naprawdę? A weź przyjedź tutaj. Patrz, to na jednej osi jest. O kurde, patrzcie, jak usiadł. Na jednej osi. A wiecie dlaczego? Bo też chyba tutaj mamy trochę za wysoko zaczep. A można by było go troszeczkę tutaj jak Antoś. O, wsunąć go tak i będzie trochę niżej teraz. I teraz kołami już powinno być ok. Co ten Antoś tam kombinuje? I tak. Tak? No dobra, no. Spoko. No może tak jest. Patrzcie. I teraz możemy robić, że na przykład jakąś maszynę 60 przywiezie na plac albo na pole i w ogóle. No kurde, superancko to wyszło. Taka ataki. O, albo tego właśnie, żeby go na przykład nie ciąg... Oj, ten to ci chyba wyjedzie. Linami by trzeba było go. Ojeju. Coś tutaj słabo zabezpieczasz, to po raz kolejny ci się to otworzyło. O, tutaj tak, patrzcie, zapomnę. Dobra. O, zabezpieczyłem go. Ale się zsunął. Dlatego trzeba, Antoś, taki sprzęt zabezpieczać, wiesz? Pasami się daje jeszcze jakieś kliny, czy coś takiego, wiesz? Myślę, że będzie fajna zabawa. Laweta jak najbardziej, jest ok, 60 ciąga. Jak ciągnie. Jakby miał rozsiewać na drodze zboże. Dobra. Uciekamy, trzymajcie się, hej!